Mieszkańcy Choszczna, obywatele Rzeczypospolitej, przyjaciele Solidarności, mamy szansę wygrać te wybory. Po raz pierwszy pójdziemy głosować bez przymusu i szantażu moralnego. Po raz pierwszy mamy własnych kandydatów. Zdecydujemy wszyscy, kto najlepszy. Komitet Obywatelski Solidarność, filia w Choszcznie, zgłosił z wielokrotną przewagą waszych podpisów kandydatów do Sejmu i Senatu. Naszymi kandydatami są do Sejmu dr Włodzimierz Mokry, a do Senatu pani Stefania Hejmanowska i pan Stanisław Żytkowski. W niedzielę 14 maja o godzinie 15 na placu zabaw dla dzieci przy Murze Południowym spotkamy się na wiecu z kandydatami Komitetu Obywatelskiego Solidarność. Przyjdźcie w niedzielę o godzinie 15 na plac przy Murze Południowym. W bezpośredniej rozmowie z naszymi kandydatami dowiecie się, co zamierzają zrobić dla ojczyzny, dla regionu, dla nas. Nie zawiedźcie ich i nas. Przyjdźcie całymi rodzinami, z przyjaciółmi i znajomymi. Sami decydujmy o przyszłości naszej i naszych dzieci. Bądźmy solidarni. Mieszkańcy Choszczna, obywatele Rzeczypospolitej, przyjaciele Solidarności, mamy szansę wygrać te wybory. Po raz pierwszy pójdziemy głosować bez przymusu i szantażu moralnego. Po raz pierwszy mamy własnych kandydatów.